Przede wszystkim, aby rozmawiać o Polskim Ładzie, trzeba spotykać się z Polakami. Trzeba spotykać się z Polakami w każdej najmniejszej miejscowości. Ja właśnie taki cel sobie założyłam, że nie tylko te duże miasta, ale właśnie malutkie miejscowości, spotkania, takie pikniki rodzinne, gdzie razem z samorządowcami tutaj akurat robimy piknik rodzinny, który przede wszystkim jest taką dobrą atmosferą, aby w normalnej sytuacji porozmawiać, co daje Polski Ład i przede wszystkim pokazać, jakie to jest wsparcie dla rodzin. Jest to też taki moment, kiedy pokazujemy, że Polska musi się rozwijać dynamicznie, równomiernie w najmniejszych miejscowościach. Nie tylko aglomeracje wielkie, ale te malutkie miejscowości. Dlatego dzisiaj ta moja podróż po województwie kujawsko-pomorskim, był Busz Ciechocinek, był Włocławek i teraz właśnie Kowal Piknik Rodzinny. Przede wszystkim mieszkańcy pytają o konkretne rozwiązania, które przyniesie Polski Ład. Ja to pokazuję, że Polski Ład to tak naprawdę w centrum wszystkich działań jest rodzina. I te wsparcia, które są przygotowane, to są wsparcia przede wszystkim, aby polska rodzina mogła się czuć stabilnie, bezpiecznie, że państwo polskie otacza ją wsparciem. To jest, myślimy o rodzinach z małymi dziećmi, ale nie zapominamy o seniorach, bo to jest też bardzo ważne. A więc dlatego mówimy o ustawach, które będą procedowane, a więc zabezpieczenie wkładu własnego na własne mieszkanie do 100 tysięcy, czy też rodzinny kapitał opiekuńczy, tych rzeczy, które wspierają rodziny, a więc kolejne 500 zł na drugie i trzecie dziecko, które będzie potrzebowało opieki w okresie między 12 a 36 miesiącem życia dziecka, ale to kwota wolna od podatku, 30-tysięczna, która spowoduje, że tak naprawdę większość Polaków na tym rozwiązaniu skorzysta. A neutralne będzie dla tak naprawdę niewielu, a więc przede wszystkim, czy polityka zdrowotna to są te rozwiązania, które są potrzebne i przede wszystkim Polski Ład to jest program społeczno-gospodarczy, który jest takim turbodoładowaniem po wyjściu z pandemii i do tego, aby gospodarka nasza mogła się dynamicznie rozwijać, na czym nam bardzo zależy, ale przede wszystkim te działania mają służyć na wsparciu Polaków, budowaniu tego, aby Polska była silna polskimi rodzinami.